Jesus Christ! How did I get myself into this? God? Please, I know I screwed up. Witamy w WatchMojo Polska. Dziś odliczamy 10 razy, kiedy plan Cartmana nie wypalił. Oh, hey Cal. What are you doing here? Przyjrzymy się planom Cartmana, które ostatecznie przyniosły odwrotny skutek od zamierzonego. Macie swoją ulubioną wpadkę Cartmana? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Wiara plus 1. Kiedy chłopaki wyrzucają go z zespołu, Cartman zakłada się, że zdobędzie platynową płytę przed Kylem. I will bet you 10 bucks that if I start a Christian rock band, I can get a platinum album before you guys do. You're on, fat boy. Okay, fine. Do planu wciąga Buttersa i Tokena. Eric uważa, że chrześcijański rock to najłatwiejszy sposób na wygranie zakładu. All we have to do is cross out words like baby and darling and replace them with Jesus. Nowy zespół Cartmana wydaje album, a dzięki kreatywności Erika zdobywa fanów na całym świecie. Nie wygrywa jednak zakładu. Zamiast platynowej płyty za swój sukces dostaje mirrorową płytę. Thank you, Ben. Mirror album? I thought albums went either gold or platinum. No, no, in Christian rock our albums go gold and frankincense and myrrh. Congratulations! Wściekły, że Kyle wygrywa z przyczyn technicznych, Cartman przeklina przed fanami, niszcząc przy okazji swoją karierę. Numer 9. Casa Bonita. Kyle planuje świętować urodziny w Casa Bonita, ulubionej restauracji Cartmana. This Saturday, awesome! Casa Bonita, Casa Bonita, food and fun in a festive atmosphere. Okazuje się, że Kyle wziął Buttersa na miejsce Cartmana. To prowadzi Erika do serii niecnych czynów. Próbuje ukryć przed wszystkimi Buttersa, by mógł wskoczyć na jego miejsce. Oh my God! Oh my God! That meteor is the size of Wyoming and it's on a collision course for Earth. When do you think it'll get here? I don't know. I have to do some calculations. Od schronu po opuszczoną stację paliw. Cartman trzyma Buttersa poza zasięgiem tak długo, że prawie mu się udaje. Spędza kilka minut w restauracji, nim zostanie złapany przez policję i wrzucony na tydzień do poprawczaka. Was it worth it? Totally. Numer 8. Implanty dla nowego domu. Jeśli jesteście na bieżąco, wiecie, że Cartman mieszka teraz w nieczynnym lokalu z hot dogami na Coney Island. Hey, hey guys! You wanna come hang out at my house for a bit? No, that's cool. Zdesperowany, by się przeprowadzić, próbuje przekonać mamę do wszczepienia sobie implantów piersi, którymi uwiedzie bogatego sąsiada. Kiedy mama odmawia, grozi, że sam je sobie wszczepi. You're not gonna give in, huh? We'll just see about that. Doctor, keep those tits on ice. Na nieszczęście dla Erika, jego mama postanawia postawić na swoim, a my oglądamy spektakularną porażkę Cartmana. Chłopak przechodzi operację i musi radzić sobie z konsekwencjami swojej lekkomyślności. Okay, fine. I was hoping everyone would just be cool, but I guess we need to talk about the elephants in the room. Numer 7. Buda z hot dogami. Coraz więcej osób myśli o przeprowadzce do South Parku, a Lien Cartman zatrudnia się jako agentka nieruchomości. Mrs. Cartman, being a real estate agent takes a lot of intellect and a lot of raw talent. Zły, że nie jest w centrum uwagi swojej mamy, Cartman obmyśla plan, by ją odzyskać. Udając, że sam jest agentem, staje się zagorzałym konkurentem swojej matki i próbuje sabotować jej karierę. Okay, this is a three-bedroom house with bathrooms, front yard and backyard. Eric, what are you doing? Oh, I just got some clients here looking to relocate. These people are from the city. Jego plan działa. Lien w końcu rezygnuje. Jest jednak haczyk. Matki Cartmana nie stać na mieszkanie w starym domu. I tak Eric kończy w budzie z hot dogami. I think it's cool we live in a hot dog. Numer 6. Protest rudych. Po pełnej nienawiści prezentacji na temat rudych, chłopcy robią Cartmanowi psikusa, zmieniając go w jednego z nich. A ten, mimo że jest przedmiotem własnego żartu, zbiera podobnych do siebie, by się wśród nich wyróżnić. Kids at school laugh at us, doctors call us genetically inferior. The world needs to know that we are people with feelings and our parents love us for who we are. Myśli, że to zapewni mu władzę. Jednak wszystko obraca się przeciwko niemu, gdy dowiaduje się, skąd wzięła się jego urudawka. Come on, let's fulfill the plan. All non-gingers must die. Yeah! Right, the plan. Jego grupa chce eksterminować wszystkich nierudych, a to naraża Cartmana na ryzyko, bo przecież tak naprawdę nie jest jednym z nich. Po doprowadzeniu ich do wściekłości, wycofuje się, by ratować samego siebie. Hand in hand, we can live together, ginger or not, we're all the same, black or white,
brown or red, we shouldn't kill each other, cause it's lame. Numer 5. Udawanie niepełnosprawności. Gdy dowiaduje się, że Olimpiada Specjalna przyznaje zwycięzcy $1000, Cartman udaje niepełnosprawność. It won't be easy, but nothing worth having ever is. Nieświadomy wysiłku, Eric spotyka epicką porażkę, próbując wygrać którąkolwiek z konkurencji. Mimo, że został przyjęty, Cartman przegrywa z prawdziwymi sportowcami. A to nie koniec. Idzie mu tak źle, że pokonują go wszyscy, a Cartman kończy ostatni. I w taki sposób zajął miejsce odpowiednie dla siebie. To the handicapped person who came in very last, Eric Cartman. Ah, screw you, hippies! Idealny przykład smarkacza, który dostał to, na co zasłużył. Numer 4. Udawanie robota. Tutaj Cartman udaje przed Buttersem gadającego robota z Japonii. Greetings, I am the Osimo 4000. Wow. Dostarczony do Buttersa, Eric próbuje wycisnąć z niego krępujące sekrety. Misja kończy się sukcesem, ale tajemnica dotyczy wideo nagranego przez Buttersa, na którym Cartman tańczy i śpiewa Britney Spears. You saw that? Yeah, and I videotaped him doing it. Nuh-uh. I've got the whole thing on tape, even him making out with the Justin Timberlake cutout. Cartman próbuje wszystkiego, by wyciągnąć nagranie od Buttersa, ale podobnie jak w poprzednim wpisie, dosięga go karma, a Butters odkrywa, kim jest jego przyjaciel robot. Hang on a second here. I tak, mieszkańcy South Parku oglądają nagranie z Ericiem, nie żeby ten na to nie zasłużył. Numer 3. Udawany zespół Tureta. W oczach Cartmana zespół Tureta to złoty bilet, dzięki któremu wszystko co powie, ujdzie mu na sucho. I've got a golden ticket. I've got a golden twinkle in my eye. Gdy dowiaduje się o schorzeniu, Eric udaje, by przekonać matkę i lekarza, że jego stan jest prawdziwy. Wykrzykuje obelgi i tyrady do każdego, kogo wybierze, cały czas myśląc, że to zabawne. Whatever enters my brain, I can just say without thinking about it. I wet my bed last night. What did you say? Jednak po przyzwyczajeniu się do mówienia wszystkiego, o czym myśli, zaczyna wyrzucać z siebie sekrety, którymi wolałby się nie dzielić. Pokręcony przypadek życia naśladującego sztukę, udawana choroba Erika staje się dla niego prawdziwa. I cry at night because I don't have a dad. Ah! What the hell is going on? Numer 2. Liga koszykówki. Cartman uwielbia każdy plan, który stawia go na drodze do wielkiej nagrody. We started with two crack babies and a camera. Butters did all the internet stuff. We built up to 1000 hits a day. Tym razem wykorzystuje niewinne, uzależnione niemowlęta, ale chciwy Eric nigdy nie widzi wad w swoim planie. Podpisuje umowę na grę wideo z EA Sports. Myśląc, że stanie się bogaty, dowiaduje się, że niemowlęta stały się właścicielami jego firmy, a on zostaje na lodzie. Yes, our lawyers are damn good. But you didn't get nothing. Why, you boys got experience, didn't you? Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Czyli z państwa Tenormenów. Ze wszystkich pozycji na tej liście to nadchodziło najdłużej. Eric Cartman. I've waited a long time for this. Po 9 sezonach Cartmana spotkała zemsta za to, co zrobił Scottowi Tenormenowi. Po tym jak doprowadził do śmierci rodziców Scotta, Eric myślał, że uszło mu to na sucho. Wszystko się wali w 6 odcinku 14 sezonu. Dowiadujemy się prawdy o ojcu Cartmana, a jego najgorszy koszmar staje się prawdą. Scott mówi Cartmanowi, że jego zmarły ojciec, Jack Tenorman, to również ojciec Erica. You killed your own father and then you fed him to your half brother. Gdy zaaranżował śmierć rodziców Scotta, Cartman nieumyślnie pozbył się własnego ojca. Szokujący twist z miejsca zdmuchnął historię Erika ze Scottem, jego mamą i całym miasteczkiem. Don't you guys realize what that means? Yeah, dude, we know what it means. My dad was a ginger! Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.